dobry. Witamy. To znowu my. Harcerska brygada. Chyba no tak. No nie, po wsi Gierki. No dobrze, nadszedł kolejny dzień i kolejny wyjazd. Właśnie się szykujemy na wyjazd do... Może nie powiemy? No już tak połowa wie, bo się trochę wyklepałam. No, w sumie tak. Generalnie, nie wiem, ci co pamiętają, to wiedzą, że planowaliśmy albo Alpy, Gruzję lub Nordka. A finalnie... No, generalnie ten pierwszy od razu spalony. No, a finalnie... Wyszła? Albania. Jak to u nas bywa, często plany się zmieniają na dwa. No. Właściwie to razem byliśmy raz w Albanii, ja byłem dwa razy. Ale zawsze jakoś tak ta Albania powodowała, że przejeżdżaliśmy przez nią 2-3, maksymalnie 4 dni i uciekaliśmy zwiedzać inne kraje. A teraz jaki mamy plan? A teraz mamy plan przeczesać ją dokładnie. Tak, planujemy 18 dni, z czego 5-6 dojazdowych. A reszta na miejscu oczywiście łącznie z plażingiem. 10-12 dni w Albanii. Tak, znaczy, no przecież nie dałaby mi żyć, gdybyśmy nie zahaczyli o plażę. Więc... Powiedzmy widzom, po prostu zamierzasz mnie przenorać przez Albanię tego roku. No, siebie też, bo ja też jak byłem, to tylko zawsze 2-3-4 dni. Ruszyliśmy wczoraj późnym popołudniem w trasę, która była, umówmy się, no niezbyt atrakcyjna, no bo chcieliśmy jednak wczoraj zrobić dość sporo kilometrów, żeby zajechać w sumie, no żeby trochę przejechać po prostu. Także umówmy się, atrakcji zbyt wielkich nie było, stąd też troszkę żeśmy się smucili, że nawet nie będzie o czym opowiadać. No tak się zastanawialiśmy, co my tego pierwszego dnia powiemy, no co, że jechaliśmy i że dojechaliśmy, no okej, dobra, fajnie, nie? Aż to nagle. Na pewnej małej stacyjce pod Ołomuńcem. Chyba wykrakaliśmy. Bo nasza cudowna Afryka no odmówiła posłuszeństwa, powiedziała dalej nie jadę, po prostu cyk, a tu nic. Przy odpalaniu było takie... Okej. Więc co wtedy? Co teraz? Diagnoza była taka, że... pierwsze co powiedziałem, akumulator. Nie? No ale dobra. Była godzina 17:30. Szybki demontaż akumulatora. Szybkie poszukiwania najbliższego sklepu z tego typu częściami. Krótki telefon do przyjaciela. Tak, Wojtek, dzięki za wsparcie i pomoc. Natomiast słuchajcie, no tutaj akurat w okolicach większość serwisów albo sklepów motocyklowych jest otwarta do 17, no więc już wszystko było pozamykane. Znaleźliśmy jeden sklep otwarty do 18 i drugi do 19 w Ołomuńcu i pojechaliśmy tam. Są tu? Coś tu mamy. Coś tu mamy. Może się okaże, że szczęście nam będzie sprzyjać. Pokaż mi te. Niezłe jajo. Może pojedziemy jeszcze co, może nie. No dobrze. Ja tymczasem może coś wybiorę dla siebie. Może jakiś nowy kask? Kiecek nie ma, ale... Na moto całkiem nieźle, niezłe ciuszki. Okazuje się, że nic nie wykombinujemy dzisiaj z akumulatorem. Jutro o 8 rano jesteśmy umówieni w jednym punkcie, gdzie będą mieli. No ale teraz chcemy trochę zjeść i wracać do Afryki i zapytać się, czy możemy się przespać koło stacji benzynowej na trawce. A jak nie, no to poszukamy jakiejś kwaterki. Zgodnia? A pani zgodniała? No nie, jedliśmy o 12, jest 7. Ale i tak był zapóźniony, nic nie załatwiliśmy. Krótko mówiąc, nic nie załatwiliśmy. Tak. Jedyne co udało nam się zamówić akumulator na kolejny dzień rano. Nie wiedząc jeszcze, czy to tak naprawdę jest przyczyna, przyczyną jest akumulator. Na godzinę 8. Afryka jest najcudowniejszym motocyklem na świecie. Jedynym jej plusem ogromnym, ale i... Ja już się zaczęłam zastanawiać, czy jednak dobrze wybieram, myśląc o zamianie motocykla. Ale i minusem, gdy zaczyna brakować prądu, jest automat, prawda? Bo no, nie popchniemy, żeby odpalić. Więc musiała przezimować na stacji benzynowej. Słyszę, jak ich zakładują, tak gdyby klinek doszedł, tak to wyjechał. Właśnie zbadaliśmy czeską gościnność i przyjacielskość.
Słuchajcie, no niestety nie pojedziemy dzisiaj dalej. Nie ma sklepu takiego otwartego, w którym byśmy zostali baterię. Także... Brakowało nam 25 minut. Także, ale co? Pani była tak miła, że nawet nam zamknie motocykl, żeby nam nikt nie ukradł. A my mamy raptem 10 minut stąd kemping, także będziemy dzisiaj bawić w Czechach na kempingu. Przymusowo. Przymusowo trochę, no ale co tam. I tak byśmy dzisiaj już za daleko nie zajechali. Generalnie ja doszłam do wniosku, że chyba lepiej, że nam się to stało w piątek o godzinie 18 rano, od 8 są sklepy otwarte, niż na przykład w sobotę o 15 trzeba by było koczować do poniedziałek. Szkoda by było dwóch dni. Super. Także słuchajcie, działamy. Żeby nie było nudno, nie jest od samego początku. I uwaga, tym razem nie ja. Została taka sama, samotna. Takie atrakcje mamy. Proszę, można się zapakować? Lecimy na pole. Witamy drugiego dnia na czeskim polu. Teraz powiemy jakie. Słuchajcie, warto tu przyjeżdżać, ponieważ no, bezpieczniej niż u nas w Polsce nad morzem w czasie koronawirusa. Proszę bardzo, taka okolica, raptem z 5 namiotów. Zresztą jak widać, w jakich odstępach od siebie. Jak? Stodoła, Nowe Młyny. Wigwamy. W oddali rzeczka, nad rzeczką duże pontony, także myślę, że coś tutaj się dzieje. Gdzieś tam jakaś jaskinia, także taka turystyczna mała miejscowość, ale słuchajcie, co jest, przeliczyliśmy, że wczoraj za 68 zł spaliśmy tutaj, czyli ta baza noclegowa kosztowała tyle. Zjedliśmy jeszcze w tej cenie posiłek i wypiliśmy po 3 piwka na głowę. Tak, no najważniejsze chyba to, że trzeba mieć gotówkę, po prostu korony nawet euro nie przyjmują. W Czechach rzadko można płacić kartą, także trzeba mieć koronę. No a my lecimy zbadać co z Afryczką, żeby móc jechać dalej. Do zobaczenia. Po krótkiej konsultacji z Wojtkiem i z Patrykiem jeszcze doszliśmy do wniosku, że dzisiaj zanim pojedziemy kupić ten akumulator, to chcemy wykonać parę testów, czy to na pewno akumulator, czy może kwestia ładowania, czy może rozrusznik, na tyle na ile potrafimy, czyli niewiele, ale z telefonem w ręku i z pomocą przyjaciół myślę, że coś zdiagnozujemy. Jaka diagnoza? Nie znam się. To jest telefon do przyjaciela? Tak. Korzystasz z koła ratunkowego? Tak. Jak myślicie, gdzie dzwoni Kwiatek? Telefon do przyjaciela. Dobrze, do kogo mamy zadzwonić? Dobry, nie obudziłem. Podłączyłem na krótko. Czyli jest taki sam objaw jak na podłączonym akumulatorze, czyli odpala od razu wszystkie wskaźniki, ale robi klik, 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 klik. Klik, 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 klik. Czyli co, rozrusznik? No tak jakby rozrusznik wyglądał. Jak świecą? Pełną mocą? Pełną, tak? Nie? Tak, tak. Tak, no tak, tylko żebyśmy żywi wyjechali. Bardzo, jakby to powiedzieć, ciężko. Tak, mozolnie. Bardzo mozolnie przekręcił. Jakby tam siedział zając i wstrzymywał to wszystko. Opierał się plecami o ściankę i wiesz, powiedział, nie odpalisz. Mamy wsparcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo na razie to lipa. My tu pomierzyliśmy, znaczy chyba akumulator, baterijka. Bo te za słabe, żeby zakręcić. Nie? Stamtąd tu, no. To za słabe, nie? Nie kręci w ogóle. Ale wiemy, w Wołomuńcu mają. Tam jest przyjmuje, ja przybieraj to wszystko. Przygoda. Ale jak prosto rolową przyjdzie. Teraz ten samo korku to wiecie. No, na tamte wiedzą. Dzięki. Idziemy. Po rozmowie z naszym telefonicznym mechanikiem wniosek jest taki, Hondy się nie psują, więc to na pewno jest kwestia akumulatora. Jedziemy po akumulator. Czy tam jest kaput? Miękka.
Dobra. Dobra? Jo. No to jeszcze ostatnia próba. Co robimy? Zamieniamy akumulatory. No, akumulator. Znowu wszystko wskazuje na to, że akumulator. Czyli co, dziadek nie wie jak mierzyć? Jego u mnie nie działa, to może mój u niego będzie działał. Jak teraz nie odpali, to chyba nam pozostaje śmiechem się jakąś lawetę. Jedziemy dalej! Mówiłem, Honda się nie psuje! Teraz jeszcze szybka przejażdżka do sklepu po zamówiony nowy akumulator i możemy ruszać w trasę. A dlaczego montujesz ten nowy akumulator do mojego motocykla? Przecież to twój nawalił. Patku, bo ty musisz mieć same najlepsze rzeczy. No, przygoda na stacji dobiega końca. Pozostanie nam długo w pamięci miejscowość Litovel i mała stacyjka z przemiłą, uprzejmą panią, która zadbała o bezpieczeństwo naszego motocykla w nocy, przechowała torby. No, cześć jednak przyjaźni. Ruszamy w dalszą drogę. Mamy pół dnia straty, ponieważ awaria motocykla troszkę nas spowolniła. No ale bez przygód to nie byłby wyjazd, no i tym razem nie przeze mnie. Ale za to mamy wspaniałe wspomnienia, no i nabraliśmy trochę doświadczenia. Dalszy kierunek to Węgry. Przerwa. Idziemy zrealizować nasz stary patent. Jest 33 stopnie, bardzo chce się pić, a my przy drodze zauważyliśmy arbuzy. Idziemy sobie ćwiarteczkę jak nam sprzedadzą, a jak nie, to wątpię, czy nam pół w ogóle dadzą. Wieczór docieramy na pogranicze słowacko-węgierskie i poszukujemy noclegu. Znajdujemy go w miejscowości Komaron. Oby nas nie pożarły. Dzień trzeci. Pole namiotowe na granicy między Słowacją a Węgrami, koło miejscowości Komaran. Coś z komarami, ale było dużo komarów wczoraj. Trochę w nocy popadał deszczyk. Teraz śniadanko i się zwijamy i jedziemy dalej. Jechaliście kiedyś węgierskimi drogami? Są proste, prawie bez zakrętów, długie i nudne. Jedziemy i nuda. Nic się nie dzieje. Nuda. Nic się nie dzieje. Nuda. I nadal nic się nie dzieje. Docieramy do przygranicznego miasteczka Udvar. Warto zapamiętać tą stację benzynową i to miasteczko. Jeszcze nie raz tu będziemy. Kanapkę z paprykarzem szczecińskim na granicy węgiersko-chorwackiej, ale jeszcze trochę i z Albanii. Miejmy nadzieję, że jakieś przysmaki będziemy próbować. Na pewno.
I w ten sposób z pełnym optymizmem ruszyliśmy w około dwugodzinną drogę do granicy z Bośnią. Aż tu nagle Bośnia nie chciała nas wpuścić bez testu, a na granicy nie było możliwości wykonania go. Przejazd przez Serbię również był kłopotliwy, dlatego zdecydowaliśmy. Zostajemy w Unii Europejskiej. Teraz siedzimy sobie w hotelu na Węgrzech. Tak, ale uwaga, mimo tego, że już byliśmy dalej, byliśmy już na granicy z Bośnią, to teraz zmierzamy w kierunku Austrii. To jesteśmy na pierwszej przełęczy? Jak na kurczaczka, wow, tak. Był super! Ale to był tylko kurczaczek. Ktoś może stanąć w mojej obronie?